Naprawdę myślisz, że... Denis mówi, że twoi niewolnicy nie powinni pracować tak ciężko. Mundrala, więc niech sam zajmie się tą robotą. Cokolwiek. Dzięki, oto twoja nagroda. Niewolnik Leon znów pracuje w świątyni. Dobrze. Naprawdę myślisz, że... Jasne, czemu nie? O co chodzi? Ty też chcesz podwyżkę? Wracaj do pracy. Zwolnij. Nie jestem jednym z twoich ludzi. Więc czego tu chcesz? Jestem zajęty. Jeśli nie będę ostrożny, niewolnicy uciekną, a chłopcy będą tylko udawać zapracowanych. No wszystko tak nie może być. Niewolnicy uciekają z twojej farmy? Tak, cholera. Możesz się ze mnie nabijać do woli.
Nie dość, że ten cały Marik ciągle siedzi mi na karku, to jeszcze moi ludzie się ze mnie nabijają. Powinieneś jakoś zmotywować swoich ludzi, zachęcić ich do pracy. Słuszna uwaga. Jedyną rzeczą, która może ich zmotywować, jest alkohol. Albo wykończą nas złodzieje zboża, albo ożywieńcy z zamku na wschodzie. Powiedziałeś właśnie ożywieńcy? Jeśli podążysz ścieżką na wschód, dotrzesz do starej twierdzy paladynów. Teraz jest kompletnie zrujnowana, ale wciąż ma lokatorów. Jeśli wiesz, co mam na myśli, na twoim miejscu nie zbliżałbym się zanadto do zamku. Co z buntownikami? Royaliści ukrywają się w górach albo kręcą w okolicach Montery. Buntownicy nie stanowią poważnego zagrożenia. Bardziej mnie martwią złodzieje zboża z północy. Przychodzą w nocy i kradną nam sprzed nosa całe worki ziarna. Coś mi się zdaje, że pewnego ranka obudzę się z poderżniętym gardłem, a moi ludzie niczego nie zauważą, bo będą odsypiali kolejnego kaca w stogach siana. Opowiedz mi o Mariku. To orkowy najemnik, podobnie jak ja. Marik jest naszym przywódcą i siedzi w Monterze. Pilnuje, żeby wszyscy pracowali, a nie robili na co im przyjdzie ochota. Chciałbym wiedzieć, jak on to robi. Ja nie radzę sobie nawet z tą garstką ludzi na farmie. Chyba potrzebujesz mojej pomocy. A niech to. Mam przeczucie, że tego pożałuję. Najpierw pokaż, na co cię stać. Wtedy się zastanowię. Denis podpalił twoje siano. Tak, wiem. W dodatku ta świnia nabija się ze mnie. A niech się nabija. Ten się śmieje. Kto się śmieje ostatni? Zajmę się złodziejami zboża. Chcesz dokonać tego, z czym moi ludzie nie mogą sobie poradzić od tygodni? Ha! Bardzo proszę. Ciekawe, jak to zrobić. Witaj, obcy. Co cię do mnie sprowadza? Kim jesteś? Nazywam się Sobota. Powierzono mi zaszczytne zadanie zapewnienia w tym mieście ciągłej obecności niewolników. Potrzebujesz pomocy? Komuś takiemu jak ja zawsze potrzebna jest pomoc. Wszyscy dobrzy wojownicy są sługusami Marika. Żaden nie odważy się wykazać choć odrobiną inicjatywy. A co z tobą, przybyszu? Czego ci potrzeba? Mimo niezwykle starannego dozoru, uciekło mi dwóch niewolników. Chciałbym ich odzyskać. Zakładam, że nie będzie to żaden problem dla takiego silnego wojownika jak ty. Chyba nie przyjaźnicie się z Marikiem, co? To prawda. Dopóki jednak najemników jest w mieście więcej od nas, trzeba się pogodzić z ich obecnością. Lub zginąć. Potrzebujesz silnego wojownika, aby sprowadzić tu wymizerowanego niewolnika? Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Marik zabrał mi niewolnika i dał go jednemu ze swoich. Wiedziałem, że jest w tym jakiś haczer. Koleś, który ma teraz mojego niewolnika, nazywa się Dan i jest gladiatorem na arenie. Rozumiem. Opowiedz mi jeszcze o zaginionych niewolnikach. Jeden z nich pracuje teraz dla orkowego kowala Toreka. Marik przydzielił go tłustemu orkowi do sprzątania. To jednak moja własność i chcę go z powrotem. Jasne, czemu nie?
Co ci powiedzieć? To samo stara śpiewa. Powinien był wiedzieć. Ej, frajerze! Zanim zaczniesz walczyć na mojej arenie, musisz zapłacić za wstęp. 500 złotych monet albo wynocha. Ale jeszcze nie. Pocałuj mnie, jeszcze się nie wtrącę. Nic z tego, koleżko. Nie ujdzie ci to na sucho. Zapłać za wstęp albo spadaj. Lepiej zważaj słowa. Oto opłata za wstęp. Świetnie! Witamy na arenie Montery! Wszyscy zapłacili za wstęp? A jak sądzisz? Nie ma kasy, nie ma walki. Prosta sprawa. Dostaniesz swoje złoto i moje też, kiedy pokonasz mnie na arenie. Powinien mówić. Chcę z tobą walczyć. Dzieciaku, jestem tu mistrzem. Może lepiej trochę się rozgrzej, zanim zmierzysz się ze mną. Wejdę na arenę, jeśli nikt inny nie będzie chciał z tobą walczyć. Może już być nie. Z tego będzie jeszcze więcej dzień. O, świeże mięsko. Przestań się odbijać. Opowiedz mi o Mariku. Z wielką chęcią pokonałbym go na arenie. Inni mają go za nie wiadomo kogo, ale to wszystko bzdury. Marik to żałosny frajer. Od co? Sam mógłbym ci to co dostanę, jeśli cię pokonam? Jeśli mnie pokonasz, dam ci 500 złotych monet. Walcz ze mną. Dobrze. Do zobaczenia na arenie. No to pokaż, na co cię stać. Walka! Wszystko jest dobrze. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Ciebie uważaj, odchodzi. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Jasne. Ciemnące. Lepiej poważnie zgubić. Nieźle. Znokautowałeś mnie, kolego. Oto twoja nagroda. Nic gorzej się przybyć nie może. Jasne. Czemu cię powiedzieć? Aha! Chyba nie miałem jeszcze przyjemności dać ci po twarzy. Nieprawdaż? Co myślisz, Pomarie? Bez Marika nic by tu nie działało, to pewne. Zmierzmy się na arenie, Bufonie. Zobaczmy, co potrafisz. Lecz nie zważając słowa, wszystko dobrze. Powinien być. Chodź tu! Hej, ludzie! Walka! Pokazałeś! Żartujesz sobie. Z tego będzie wszystko jest możliwe. Gorzej jeśli będę tak cały czas. Nigdy do niczego nie dojdziemy. Jasne, czemu nie? Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Cholera! Ale mnie boli łeb. Tylko przestań się rozbijać. Wszystko w jednym kawałku. Na niebiosa! Masz krzepę, bracie! Oto twoja nagroda! Jeszcze więcej kłopotów. Gorzej sam mógłbym ci to powiedzieć. Lepiej się nie wtrącę. Lepiej zważaj na się o tym. Może lepiej nie zwalaj tego na problemy same się rozwiązują. Na kogoś, kto dostał niejednolanie. Wątpię, czy masz rację. Żartujesz sobie. Jasne. Czemu nie? Opowiedz mi o swoim szefie. Wszystko. O Mariku? Ci frajerzy sprawiają mu same problemy. Ale z tego co widzę, ma wszystko pod kontrolą. Ciebie to nie obchodzi. Spotkajmy się na arenie.
jasne. Niczym innym nie marzę. Trzeba będzie jeszcze więcej kłopotów. Lepiej się nie wtrącaj. Tylko przestań się odbijać. Ludzie! Walka! Jeszcze więcej kłopotów. Pokazałeś! Dobrze ci radzę. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Naprawdę myślisz, że... Pomyślę, jasne. Czemu nie? Powinien był wiedzieć. Ale nadal mi się, że nie podoba. Następnym razem nie wywiniesz się tak łatwo. Nie mieli dość. Dobry jesteś, kolego, ale chyba nie aż tak dobry. Co z nagrodą? Proszę, weź mojego niewolnika. I tak nie mam z niego żadnego pożytku. Wszystko się skończy. Wiem, człowiek. Naprawdę myślisz, że... Dobrze ci radzę.